Okej. O, witamy was z tym pięknym dźwiękiem. To ja, Frodo, wraz z Deseo. Hejka. Witajcie w naszym customie, którym ładnie się cieszymy, że możemy w niego zagrać. War of the World, kolejny odcinek, tak, Deseuko? Tak. Cieszysz się, jakże? Bardzo. Piękny custom, ale chciałabym go już skończyć. A powiedz mi, czy wpadamy w dziurkę? A, wpadaj w dziurkę, już po prostu mam dość. Wpadajmy w dziurkę, zakończmy go i bierzemy się za inny. Bo słuchajcie, custom jest piękny. Już piękny, o tym mówiłam. Ale nie naszą klimaty. Nie, zero klimatu naszego. Nie nasze klimatation. Tą ściankę można... A, nie można. O, tutaj jest jakaś... Aha, to jest jakaś bramka. Kratka. Ty tam... A jeszcze coś zebrałaś pod tą nie, wodą? Ja już nawet nic nie szukam. Ja nie wiem w ogóle już, o co chodzi. Nie w tym. Szukam. Dobra. Nic już nawet. I tutaj można wypłynąć. Można. A powiedz mi, ty tam będziesz pilnował, prawda? Tak. Także spoko loko. Jest jakaś skrzynia, w której możemy sobie wylądować. Jak to wygląda? Aha, bo Jezus, musimy sobie zestrzelić. A, kretencje. Okej. Okay. No to lecimy z tym koksem. Co się będziemy zastanawiać, na co czekać? Prawda. Na blaski. Gdzie mam, słuchajcie, kozela jakiegoś. Zmiałam, że masz kozę. Z nosa też. Też masz? Też mam kozę z nosa. Słuchajcie, dzisiaj jest tak gorąco, nie wiem, kiedy wy to oglądacie. Nie wiem. Ale kozy suche są. Może na jesieni to oglądają, nie wiem. Bo i tak nie pewnie wiem, jak mamy, będzie, jak męczymy ten w ogóle custom nagrywając, w sensie nie tyle, że ten, tylko ogólnie, wiecie, czasowo jest naprawdę kiepsko, to ja przypuszczam, że my będziemy raz w tygodniu wrzucać odcinki. Pewnie raz, no. Zaraz się wyprujemy i... Ale nie wychodzimy tędy, nie, bo to tylko bramkę otwiera, ta dźwignia, prawda? A, dźwignia, bramkę, dobrze. No ale chodź tutaj. A, ona Boże, na dobrze. Się patrzy, ale nie wiem, o co. Tak, włóż te koło. A, te koło. No, Boże, to widzisz dobrze, że tam poszliśmy pierwszy raz. No, byśmy tutaj, co? No i ona to... A, ona kręci wiatrakiem, żebyśmy dobra. Żebyśmy mogli tamtędy przejść chyba, tak? No. No to dobre. To je jest. No ale serio. Serio? Daj żyć. Serio? Serio ta gałązka? No, to samo. Tylko że i w kolorach. Też? Ojej, a samo, czy to takie zębate, to się podnosi, nie? A, takie rzeczywiście, takie trybka. No, takie jakby, no i nie wiesz, takie czy to trybko podnieść, czy nie podnieść. Czy... Jest taki tu syf. Ja tutaj nie wiem, czy tu... Nie o, wiem, jest szafka, nie, wiem. Nie? No to sobie przeszukujemy. Coś można kuźwa... A tu szafencja jest. Ja już polazłem. Oczywiście już sobie wjechałam przed odcinkiem fajną muzyczką i już mi się wkręciło. No widzicie. Bo generalnie jest ciężko ostatnio. Oho. Muzyka poprawia nam humor jakże innej. Tutaj coś się teges, nie wiem czy mam tutaj. Kurwa, braci ją nie ma. Oczywiście. Ja pierdzielę, no właśnie chyba zginę. Jezu, ale teraz będziesz mi się leczyła? Czyli tak, ale... bez broni, w sensie takiej palnej, nie? Dobra, już widzę, jest jakieś wskoczenie tam na górę. No w ogóle chyba będzie można sobie odpalić pochodnie, no bo po coś to jest. A w ogóle gdzieś kojarzę, gdzieś coś było do podpalania. Kojarzę, oczywiście, że kojarzę, że jeszcze mi powiedziałaś gdzieś w skałkach jakaś jaskinka. Coś było. I mówisz, tam jest, są coś do ten... A my w ogóle tutaj, w sensie, tutaj jesteśmy w tym levelu po co? Coś chyba było się na tą wieżę radiową, jak w tę R2013 wspiąć, tak? Coś tego? Znaczy ona coś tam wieżę radiowa, nie? I mówiła, że musimy się tam wspiąć, na samą górę. No było coś takiego. Tak było. Tak. Kolekcjoner, dostałem jakieś te osiągnięcie. Czy tu w tych chaszczach coś? Co, no odpalę sobie tą pochodnię, bo może tam do okna trzeba z pochodnią, no nie wiem. A tutaj jeszcze na ten... A ten kontenerek tu może. No właśnie tak chcę i tam jest okienko. Rzeczywiście. Dlatego odpalam na. Ale to z tą pochodnią? No, tak zeskoczę tam. No to dobrze, może masz rację. Pytanie, no to wiesz, po coś to jest, nie? Nie, dalej, no nie biorę innej opcji pod uwagę. No to skoczyła tam. Są tu jakieś półki, szafki, zaraz będę przeglądać, bo widzę, że się da. No i patrz, i ona może to przerzucić jakby na drugą stronę tego. Ja to przerzucę tą pochodnię, wiesz, tutaj koło tego drzewa. Drzewa.
Pokaż, tylko pokaż mi, gdzie ona to... No dobra, gdzieś to tam jest, koło maków. Nie wiem, czy to są maki, ale... Maki. Maki. Jest dobra, butla. Przecząsniem te szafki. Na butle biorę. Ale nie bierz mi tego teraz. Patrz, teraz będzie brała to. To jest znaczenie, ma znaczenie, z której strony to ten... oglądamy. Ma znaczenie? Co ty gadasz? No właśnie nie wiem, czy ma znaczenie. Te półki, jak no, oglądamy. No jak coś podnosi, no to chyba nie ma. Ale po co to oglądasz drugi raz? W sumie powinnam. Bo tam było coś takiego raz, że raz żeśmy kilka razy przeszukiwali, było za każdym razem, pamiętasz? No właśnie... Coś takiego było. Aha, bo my jesteśmy po prostu z drugiej strony. Mm. A to pierde pochodnie. Tylko nie... Mhm. Ja ją wyrzuciłam tam po drugiej stronie, bo z drugiej strony nie było miejsca, w którym można by było sobie coś odpalić. Wiesz jak? Wiesz jak? No patrz, ale tutaj jest to drzewo, to może wskoczmy najpierw jeszcze. No tak, jeszcze tam polezę na te drzewo, oczywiście, że tak, idziemy. Tu jest woda. No bo tutaj jak chcesz wyjść od razu, nie? To jest... Oczywiście nie powiedziałeś, że tu trzeba wskoczyć z sprinta. Z sprinta? W sensie ten taki mocny skok? No. Matko, wiesz, że ja zapomniałem... Jezus, no i się nie chyciła, ale przeniknęła przez to po prostu. Jezus, spadłem. No przeniknęła mi pipka. Nie, weź mi się tyłem ustaw. No, chyciła się. Muszę zapamiętać, gdzie ja zostawiłam tutaj tą pochodnię. Taka muzyczka. Właśnie nie wiem, wiesz co, wrzuciłem ciepłem tę pochodnię. Jak ona mi gdzieś tam wpadła do wody gdzieś. Nie no, ja ją coś, widzę, jest tu przy makach. Nie no, ale ja tu właśnie ma wody nie widzę chyba przecież. Swojej. Jak to nie będzie, to zrobię. Ej, tutaj można dalej skakać. Jest no właśnie tak. O to chodzi. No to skaczemy. Właśnie o to chodzi. Tylko pytanie, czy to jest dobra droga. Ojej, tutaj chyba też trzeba ze sprinta. Serio? No. No wszystko spoko, tylko teraz to ja już to przeskoczyłam. Wiesz? Aha. No, jest okej. Jak to będzie dalsza jakaś droga, kurde. No to idziemy, a ta pochodnia nam tam... Aha, tam jest na dole w ogóle... A jest, widzę ten komin, czy co to jest. Znaczy, no ta wieża radiowa, moim zdaniem, to miała być jakaś wieża czy komin? Ja już nie wiem, co to nie, jest. Nie, widzę to ja widzę jakiś komin. No to może komin, walić ten komin. Walić komin. W komin. Walić w komin. W komin. Okej. Dobra. Tam są deski, widzę na tym kominie. Jezus. Ej, normalnie jakbym była w Sosnowcu, jak widzę na ten komin teraz, faktycznie. Jakbym w Sosnowcu była, nie? No tak, bo to wiesz. Takie klimaty. Wow, ale czy masz puszkę? Ojej, właśnie, kurde. Co to jest? Jakieś puszki. A, dobre, puszki. Dobre. Dobre to było, no, nie? Ale to dobre to było, tylko że... Co i teraz? No i co, tam też takiego rozbiegu? O Jezu, a to się da tak? Nie wiem. Trochę daleko to, taka trochę... Niby chciał, wiesz co, trochę takiej tu widzę trochę niekonsekwencji, taki brak konsekwencji. Nie chciał dać skakania salta do tyłu, bo to jest nierealistyczne, ale skacze jak latający Czestmir tak daleko, nie? Latający Czestmir... Ale wiesz, o co mi chodzi. Wiem, o co chodzi. Wiesz co, ale tu na dole to są jakieś, nie wiem, czy to nie jest za daleko. Na dole są jakieś skałki. A to na te skałki chyba tędy. Trzeba, bo ona mi tam nie chce doskoczyć. No właśnie, ja też tak myślę, że... To ojej, bardzo skałki. Dużo straciłam HP. No też, no dobra. Się zwaliła na to jak... Ojej, mam nadzieję, że się tutaj podciągniesz. No widzę taką skrzynkę, którą żeśmy mijali, trochę bez sensu, okej. A, bo to czarny. Kurde, wiesz, to nie zawsze zaskakuje ten rozbieg, nie? Nie tyle, że nie zaskakuje, co wiesz co, to kurde. Jest za mały, moim zdaniem, za mały, obszar. Za małe pole manewru. Proszę, nie da się tutaj... Nie, to ja nie wiem, jak ja ale mam ej, o Jezu, spadłem do bagna. Wiesz co, ja nie wiem, po co myśmy to robili. Bo na ten blok można wejść normalnie, tutaj jest drabinka z takich cegieł. Normalnie tu można wejść. Aha. To po co my tak skakaliśmy? Kurde, no nie mogę tego zrobić. No, no ta, jest tam coś no, w ogóle? Wejdź na ten, zejdź se na dół i wejdź na blok, po prostu jest drabinka obok. No jest tutaj do wspinania się, widzę taka ta skrzynka.
No jest, rzeczywiście. Bez sensu. To po co my tak skakaliśmy? Po puszki? O co chodzi? No ja jestem tutaj. O, mocno wieje, ale muszę dotrzeć na szczyt. Aha, o Boże, będą jakieś wiatry? Nawet mi nie gadaj. Masz... A tą skrzynię to co, spychamy na dół? Nie, ja nic nie spycham. Ja nic nie spycham. Nie chce mi się po prostu. Chodzi z tym. Dobra, jestem na jakimś małym główienku. I co? Aha. No i teraz jak tak wieje, to rozumiem, że będzie mnie znosić, tak? Pewnie. Oczywiście. Oczywiście, że znosi. Jakże mogłoby znosi być inaczej? To, i to tak mocno. Słuchaj, a tutaj jeszcze coś? Nie ma nic. Chyba jeszcze muszę obejść ten... Wspinam się ten po rurce. Rurce. A ten komin tutaj nie ma czasem... To nie będzie jakiś sekret? Można? Zbierz wszystkie pokaż. Sekrety, dasz mi sejwa później. No jakoś tak ten wiatr nie do końca ściąga, ale okej. No bo to można na ten komin dziwnie wejść, tak? Mhm. O Jezu. Coś tak nie bardzo. Z tym wiatrem. Ale co na te rułę, tak? O! Jest dobra. No najgorsze jest to, że nie można ona... być... No do przodu, do przodu, do przodu. Do przodu. Głupie to. A to na czas jest? Jak na czas? Co ty gadasz? Jezus, na jaki Maria, czas? Nie, bo tak jakoś dziwnie to te rułki się tak chybocą. Aha, jakoś. Spokój. Tak dziwnie to wygląda. Można na rułce też zapisać? Można. No wiesz co, Lara nie chce mi wskoczyć na... Nie wiem czemu. O, jest. No ale to tak, kurde, aż tak muszę się obrócić? Ciężko. Ile to ciężko się to robi, muszę powiedzieć. Być mocno pochylony. Aha. Czyli tak się nie da, okej. Okay. To jak znaczy... ja mam się, przepraszam, tego chycić, bo mnie czaję za bardzo bazę. Tero. Warany boskie, tu. No nie, ona się nie łapie tego. Mamy z tym przy takiej rurce, wiesz, o, wow, weź to zapisz. Boże, no i ty tego jesteś? Się chciła, jakie głupie. Ej, no ale dziewczyna, no koniec. Wejrzysz. Jezus, złapałaś, zapisz to. Wiesz co, no jestem właśnie taką, żeby zrobić takiego... No. No patrz, ona się tego nie chce złapać, rzeczywiście. Bo trzeba być jakimś, chyba jakimś odpowiednim kątem, czy jaki człowiek? Aha, no ale to ona spada. Wtedy wyskakuje w kosmos. Spadają. Ja pierdzę. To ci tylko od razu mówię, spadają. Co spadają? Później te takie... Aha, ona się tego nie chyta. Ja nie wiem, jak ja mam to zrobić. Spada z tych takich platform jakby. Kładek. Mhm. No dobra. No to świetnie. Ja pierdzielę, no widzę to. No nie, ona mi nie chce w ogóle wyskoczyć. Okej. Okay. Okay. Jaki czat! Przecież ja nie mam do tego nerwów. A rzeczywiście te kładki... Jezu, ale czemu tak dziwnie jakoś cofnęło mnie do tyłu? No daj spokój, nie, nawet nic nie mów. Nic nie mów! No ale nie... Nie rozumiem, ona stoi w miejscu, nie chce się... Nie chce wyskoczyć do przodu, nie? Wiem, mam to samo. Dobra, już jestem prawie. Jezu, no to nie, to zrób to, dasz mi save. Ale ty też już, jak już ma, ale masz już te ale kładki. Nie rozumiem tego. No, jestem na pierwszej, ale mnie cofa do tyłu. No to głupie jest. No i czego tutaj spadasz? Jezus Maria. Teraz przeleciałem to. Tak, ja też raz przeleciałam. Jestem na górze, czekaj, mam kaccanka. No to nie, to ja tego nie zrobię absolutnie, bo ona nie chce się tutaj... O, ona teraz najpierw jakiś wiatr tu wieje i... O, widzicie? Stoi w miejscu. Ona nie chce po prostu do przodu, nie chce zrobić skoku. Okej. Przeczytamy, o co tu chodzi, co ona mówi.
Can anybody hear me? It's Lara. Teraz mnie zepchnęło. Come on. Aaron? You! I can barely hear you. Are you okay? I'm so glad you're alive, Lara. We were looking for you. Ah, so am I. Bo ja pierwszej kładki nie mogę zrobić, więc co dopiero następne. Następne są lepsze. Znaczy w sensie łatwiejsze. Ta pierwsza, która zapada, jest taka beznadziejna. Ale czemu się nie chce tego złapać? Może z shifta? Czyli jakby ono tym, że mamy się wrócić przez ten tunel. Tym, którym przyszliśmy tutaj w ogóle do tego levelu. Weź sobie daj stop. No wiem, wiem, ja tylko cutscenka leci. A, okej. Okay. Wiesz co, weź tam też zasejwuj jakoś, żebym ja... Tak. Ale nie, bo ja się nie ruszam, tak bardzo się cieszę, że jestem sama teraz do bazy. A do bazy, czyli ona ewidentnie, że trzeba wrócić. Dobra, wyłączam nagrywanie. Ja się napiję. O, ktoś do niej gada. But I made it. Jak tam? No jest taka scenka jeszcze, ona z nim gada. No bo chcesz, byś się tam skupił, bo wydaje mi się, że on powiedział, że mamy wrócić do bazy przez ten tunel, czyli tak jak przyszliśmy do tego levelu, rozumiem, tak? Mamy się wrócić. Ja tak zrozumiałam. Baza wojskowa. Tam na początku, pamiętasz? Było takie wielkie coś do góry i to było zamknięte. No, a ty się tak nie ciesz, że oni tutaj, kuźwa, a skończyło ci się żyją, już? Bo to różnie może być. Bo tak, chcesz powiedzieć, właśnie co zrobiłam. Zjechałaś tą Tyrolką? Teraz z powrotem na peryferia. Tak, czyli ona nam podpowiada, musimy się w ogóle stąd wrócić. A tutaj właśnie mam to, wyszłam koło tej mojej pochodni. Po co ona mi jest potrzebna? No i słuchaj, no i tak, te ruinki tam zjeżdżając, jakby wpadłam do tej specjalnie wody, znowu do tego samego zbiornika. Wiesz, Jezus, o co chodzi? Maria. No dobry pomysł to był, bo właśnie też to zrobiłem. Bo to chyba był jedyny taki ten, nie? No i tam, jedyna możliwość. I tam jak wypłyniesz już ostatecznie, jak przejdziesz przez to kucane, bla bla bla, to... No to co? No to weźmy te pochodnie. No wzięłam, wzięłam, tylko wiesz co, jak wyjdziesz... I teraz szukaj tej jaskinki takiej. Ale to nie było tutaj, to było w poprzednim levelu. Nie, nie, tu była ta jaskinka. Absolutnie nie. Nie, nie tu? Mówiłaś mi jeszcze, że... To było w tamtym levelu. I to mnie właśnie martwi, czy ona przejdzie z pochodnią, ale w ogóle ona nie przejdzie, bo jak? Nie wiem, głupie to jest. Weź to zapisz. Ale masz już? Wyszedłeś na zewnątrz? Nie, jeszcze nie, no idę przez te kuckane. A tam co było? Czekaj. No, tu jest tutaj co? A po co myśmy sobie... A tutaj? Ojej, dziczek. A jest tu do podpalenia takie no, coś. No wiem, pamiętam, ale że to była nie, taka. To jest takie... Wiesz co, pamiętasz jak zaczęliśmy w ogóle ten level? Tam na dachu tego budynku? Dachu budynku? No ten level, w ogóle dzisiaj. Nie level, tylko w sensie odcinek. Dzisiaj? Tak. No. No to wtedy w dół zrzuciliśmy sobie taką skrzynkę. I tutaj jest takie wejście przy tej skrzynce. I tam trzeba to podpalić, po prostu. Ale nie wiem, co to jest. Sekret, dobra, duży sekret tu jest. Mhm. Gorsze w tym, że ja gdzieś to ciepłem, ale jak to mi tu nie przejdzie... Jak wyszłeś, wyszedłeś po tej drabince, tak? Tak, no to tak, ja zaraz jak wychodziłam po tej drabince, to od razu miałam tą pochodnię, bo ona mi to tak rzuciła. Ona mi się tu chyba gdzieś pali, to jest to?
No to musimy teraz wrócić tym tunelem w takim razie, tylko ja muszę ten tunel znaleźć. Przed chwilą go widziałam. O, jest. Dobra. Idę tym tunelem. Mam. Kurde. A wiesz co? A powiedz mi ten sekret gdzie? Gdzieś tutaj zaraz. No właśnie tam, pamiętasz, gdzie zrzucaliśmy hen daleko kiedyś? I tak zacząłeś dzisiaj odcinek nagrywać na budynku, tak? To wcześniej, no, zakończając ten odcinek, hen kiedyś tam, zrzuciliśmy taką na dół skrzynię. Może to było tu? I tam jest wejście z takim guźcem. I tam trzeba podpalić to właśnie. Wciśnij, nie, bo ja tu byłem. Tak, tak, dobra, mam to. Ja tego guźca zabiłem wcześniej już. Ja tu byłem. A, okay. Ale mi się wydaje, że jeszcze była jakaś jaskinia. No tak, tylko że to nie w tym levelu. Tak, na pewno? Tak, na pewno. I nie pójdziemy z tą pochodnią tam niestety, bo nie ma jak wrócić. Wracamy się tunelem, Grzesiu. Ja wezmę sobie jeszcze taki ten sekret. No ja nie wyjdę z tego po prostu. Żenada. Po prostu żenada. Tu jeszcze na boje też bym chciał wziąć. Dobra. Taki tunel będziesz miał tu zaraz. To co mówisz, co? Nie bierzemy tej pochodni, tak? No nie, no bo nie wrócisz tym tunelem. Wróci, dawaj. No i teraz tak, tu jest ta żółta rura i to jest tutaj właśnie, tak, bo ona będzie na peryferia. Jestem teraz w levelu peryferia i o to mi się właśnie rozchodziło. Czyli po prostu na środek, na środku jest to takie przejście, tak, ten takie, tunel, tak, ten tak, ściek, tak, taki tak, ścieki. Tak, tak. No i sam zobaczysz, że jakbyś nawet chciał iść tam z pochodnią, to zobaczysz w środku, że oho. Tak, i teraz tam otworzyła się klapa tak po prostu se sama, na tym takiej wieży. Aha, mamy tych ciuli. No i można ich, czy ja muszę, kurde, marnować tę amunicję, żelazna. Nie wiem jak to. Gdzie oni są? Czy ja mogę stąd wyjść, halo? Kurde, szlak by trafił. Okej. Może tu, czy to jest to samo? Co zostawili? A, jest coś tu jeden. Ja ona stąd, kurde, nie wyjdzie, ja pierdzie, ale słuchajcie, ja nie mam siły tutaj do tego. Chodziło, cholera jasna. I tutaj było na pewno to, kurde, to do podpalenia. Dobra, wejdę najpierw po tej drabince, zobaczymy, czy... Jak ty stąd wyszłaś? No przecież to mnie zaraz coś trafi. W sensie? No bo z tego, gdzie ten kamień zrzucaliśmy, no nie? No wiem, nie dało się, musiałam z drugiej strony, z lewej strony musiałam wskoczyć, bo nie potrafiłam tam, po prostu nie potrafiłam. Wezmę sobie jakąś apteczkę, jakieś bandaże albo coś. Niedobrze. Szabrownicy tu byli, zniszczyli komputery. Nie jestem pewna, co robić dalej. Aha. Słuchaj, a ty poszłaś teraz do tej głównej takiej... Tak, tak. Nie mamy tu nic. Specjalnego przedmiotu my go nie mamy. No i hit. Przetłumaczę to. Cholera, oni zniszczyli jakby to urządzenie. Może być, może jestem w stanie to naprawić. Brakuje jakiegoś mikro... Circuit, może jakiegoś, nie wiem, procesora, nie wiem czego, płyty głównej. Lutersi musieli go zabrać. Dobra, mam jakąś cutscenkę. Aha, tu się otworzyła klapa w jakimś takim jednym... Aha, ta wieża jest połączona z jakąś bramą do Railway Tunnel, czyli do jakby tego podziemnego tunelu, tak jak, nie wiem. No coś zostawili. To ona nam to podpowiada, gdzie powinniśmy iść. Tylko nadal tego nie kumam za bardzo, gdzie. Idę zobaczyć tam, gdzie było wtedy, gdzie chcieliśmy, żeby nam był potrzebny ten, w tej jaskince takie coś. A, no pokazało nam. Jest tam. Teraz nagle podpalił się. Ci szabrownicy podpalili tak by beczkę i dzięki temu możemy sobie odpalić naszą pochodnię. No to zajebiście. Czy nie potrzebowaliśmy tu przychodzić z pochodnią, Grzesią? W tej jaskince takiej, co ty mówiłeś. No, to nie potrzebujemy. Nie, bo szabrownicy podpalili tu beczkę i od niej możemy sobie odpalić. Słuchaj, no a te przyciski w tej wieży? No nic nie zrobisz na razie, bo one nie działają, bo zabrali coś, zniszczyli, jak to nazwała, nie wiem, czy procesor, płytę główną, nie wiem co tam, ale musimy, chodź tutaj do tej, zobacz, jak zejdziesz na dół, to wyskoczy taki szabrownik i on zobaczysz tam, w tym jego kierunku się jakby udaje. Aha, dobra, mam go. No i tutaj wtedy ta beczka się nie świeci, nie tam, nie paliła. Tak. Także wiesz, to mamy to.
Zostawiłeś? Nie. Gdzie on wylazł? Tu gdzieś. Taka jest kinka. Oho. No rzeczywiście on to po prostu, to on to podpalił. Mhm. Oho, to może być grubo. To może być grubo, to jakaś kolejna osada. Jezu, podpaliłem się. Znowu się podpaliłem. Zapomniałam, że na do tyłu nie skaczę. Okej. Okay. Znowu się podpaliłem. Co ty robisz? O Boże. Ja już nie mam siły. No weź to odpal. No to jak ja mam się pod... No to ja muszę się podpalić, żeby to odpalić. No to się podpal, no co? Co ja zrobisz? Pier... Nie, a po co ja to podpalam, jak to już jest podpalone? Boże. Gdzieś było też w takim customie, pamiętasz, że chcieliśmy coś podpalić, co już było podpalone. Pamiętasz. To jest tak, muszę się tu najpierw rozejrzeć, czy zejście w dół, tu jest dużo rzeczy znowu. Ma, Boże, Krzysiek, nie ogarnę tego. Czekaj, no idę. Góry jest znowu jakaś skrzynka. No jak a ty ja cały czas peryferia? Tak. Znaczy nie wiem, czy to są dalej peryferia. Znaczy tak, bo to jest dalej ten sam level. A, tutaj jest takie... To można rozwalić, czy jak? A, można, jest broni, okej. Okay. Teraz sobie tu pójdziemy. Jak już widzę dwa przejścia jakieś alternatywne. Tam są naboje, to idę tu naboje. Czekaj, no bo tutaj tak, mam... mam jakiś wagonik. No, ale zabiłeś tych szabrowników? Tak, dobra. Tak. Znaczy jest tak, od lewej od domku jest na dole przejście, od drugiej strony jest jakby garaż, trzeba po prostu wziąć i zestrzelić. To też sobie otworzysz. Nie, ale szukam jeszcze, chcę się rozejrzeć dalej, zobaczyć inne ewentualne alternatywne przejścia. Co? Co? Nie, zaraz zostanę szału. Właściwie mnie ta... Perytery. Nie, znowu mam wszystko głośno, jak nie powiem co. Woda, płynie to jakiś kawałek mięsa. Widzę to. To można rozbić, mówisz. Tak, no tak jeszcze się rozglądam. Tam w ogóle jest taka rura, widzisz? Jakby można było się tam też dostać do środka. No czekaj, na razie jestem w tym garażu śmiesznym. Śmieszny garaż. A tu są trzy dźwignie, nie? A ty już wlazłeś do tego garażu, tak? No bo to tylko... Aha, tu się to dawaj, tylko są jakieś... No. Czyli coś tam jest, tak? No to ja idę. No trzy dźwignie są, które wysuwają patyki. Dobra, to idę do patyków. O, w ogóle jakaś kombinacja patyków. Kombinacja patyków. Aha, że takich patyków, w sensie jakich patyków? A te znowu się schowały. A, to źle. Czyli musi być jakaś kombinacja taka dobra, wiesz o co chodzi. Jak zrobiłem od lewej wszystkie po kolei, to nie. Ale powiedz mi tylko jakich patyków, bo jeszcze tam nie, wiesz, nie dolazłam, nie? No takie patyki. Dobra, to ja sobie przeciągnę. Gdzie będziemy się na nie bujać? A, chodzi ci o drążki w sensie. Drążki. A, coś tam jest, to może teraz to. Czy tak śmignęło? Jest. Jest chyba naboje, to są do shotguna. Dobra, to zaraz zobaczymy o co chodzi. O co ho? Środkowy, prawy. Środkowy, dobra. Środkowy, prawy. Nie, już źle. Nie. To może środkowy, lewy, prawy spróbuję teraz. Wiesz co, no a jakby zrobić tylko środkowy i prawy, tylko? W sensie co, nie dostaniemy się tylko? Tam? Nie dostaniemy się, bo co? Muszą być wszystkie, czy nie? No się tak zastanawiam. No i wszystko mi źle. Nie środkowy, no, moim prawy zdaniem, był fajny. No i właśnie ja tak na razie zostawiam. Ja sobie to tak zostawię. No bo doskoczę tam w każdym bądź razie. Nie wiem, gdzie to jest, ale spoko. Czy coś jeszcze w tym garażu? Nie. No jestem tutaj. Ja nawet nie wiem, gdzie są te drążki. Gdzie to jest? Jak się gdzieś wychodzi? Są jakby dwie drogi tutaj. Jeszcze na przy tej beczce, gdzie się pali. Wiesz co, są dwie drogi z tego dachu. Tu można i po tą skrzynkę. Idziemy po znajdźki. No idziemy chyba po te znajdźki, nie?
A tu ci się pali, dobra, mam. A byłaś w wodzie może? Coś tam jest? No, amunicja. Ale czekaj, jeszcze tam coś jest. No to też tam bym chciała pójść. Są dwie drogi z tego dachu, jak będziesz na daszku, wiesz? No jestem na razie przez te drążki przeszedłem. Jestem na dachu. Dobra, tego, to teraz jak wskoczyłeś na dach, to idź tam, gdzie jest skrzynka, bo tam jeszcze można jakby wejść tutaj, gdzie są kontenery. Nie wiem, czy ty widzisz, o co mi konkretnie chodzi. A, widzę, będzie... dobra, taką... O, to jest sekret, dobra. Do rozbicia skrzynka jest, tak? Tak, i wejdź do środka tego, bo to jest sekret w środku. O nie. Nie wiem, czy... Chodzi ci o to, że ja mogę tam skoczyć? Tak. Na te kontenery, w sensie takie, tak, takie zielone, tak, i tak, dwa czerwone? Tak, tak, tak. Wejdź do środka. Aha, ale to... Boże, to jakie tam mam dojść? To trzeba jakoś tu? A, tak, ten. O matko! Okej. Okay. I to jej po prostu trzeba jeszcze raz, najzwyczajniej w świecie. No tak. Dobra, mam ten sekret. No to co, aha, to co my tam na te drążki? Ten te skoki znowu tu są cudowne. A jak to skoczyć? W sensie? Żeby się stąd wydostać. No na to takie, wiesz, gówniane tą pochylnię. No. Takie taką, co nie działają tu te pochylnie. Tak jak powinny, w sensie. Kojarzysz? No ale to ona, no tak, tylko że ona tak, się nie chce złapać. No, a tu jest, dobra, jeszcze to. Bo ona jest po prostu tutaj głupia. No i później znowu jeszcze raz na drążki, na daszek, bo tutaj jest jakby dalsza droga po tych znowu kładkach takich. Ale ona się w ogóle od tej rampy nie chce odbić, to nie rozumiem. No, bo ona jest głupia. Te rampy to jest w ogóle nieporozumienie w tym customie. Rampy są tak, nieporozumieniem, niestety. Przykro mi to stwierdzić, może ale tu, tak. Może gdzieś z tyłu jakoś mam się odbić. Tu. Z rampy. Na czystej takiej, wiesz, tego metalowego czegoś pochyłego. No ale ona w ogóle nawet, ona nawet nie chce się odbić od tego, więc ja nie rozumiem. O, nawet nie chce się obrócić do tyłu, wiesz o co chodzi, żeby móc jakoś... Aha, a kto to do mnie strzela? Halo. No jak ja mam tutaj, ja nie rozumiem, słuchajcie, tego, jakie... Sorry, ale naprawdę nie wiem, o co chodzi. Chyba, że po prostu nie stąd, tylko gdzieś tu, może stąd. Nie, no jedna jest tylko taka pochylnia i tylko z niej. Dobra. Co robiłeś? Widzieliście to? Wtopiła się w ogóle w ten. Tak, tylko po prostu nie z tej strony. Ja tu. Wiesz. To po prostu musi być rampy, konkretnie. Rampy tutaj są... No. Dobra, jestem w tym tunelu, mam z nim. I co tu jest? Jakiś bunkier kolejny. Czekaj, bo ja nie wiem, co ja mam robić. Naprawdę nie wiem. No znowu teraz, na drążki. Gdzie ty jesteś jeszcze raz? Teraz na drążki. I teraz jest inna droga. W tej, nie? Wodzie. W tej wodzie jeszcze, no to chciałbym pozobaczyć, że tutaj coś jest. Kurde, ale ja nie poszłam jeszcze tam. Czekaj, bo my nie zrobiliśmy jeszcze tego tam na dole. No i się teraz tak zastanawiam, bo tam przy budynku było jeszcze takie zejście na dół. Kojarzysz? Nie, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi tutaj. Czy ja mam tam jakiegoś save'a? No mam, weź sobie to zapisz tu, ja to zloaduję, ja to muszę zobaczyć. O co tu? A czemu jeszcze raz na drążki? Czekaj. A, bo teraz idziemy w tą drugą stronę, tak? Czy to się zawaliło? Nie, na szczęście nie. A, zginęłam. Czekaj chwilkę. Bo tam masz drugą, jakby takie przejście. Ja chcę sobie po prostu... Z tego dachu, tak? Z tego dachu. Po tych takich drzewach. A ja, o, akurat mam roślinkę. Ja muszę zobaczyć, bo jest jeszcze jedno przejście, w którym nie byliśmy przecież. Zanim wejdziemy na górę. A tam jest już taki zeskok w dół, wiesz?
że raczej to co, nie wrócimy. To nie ma sensu. Poczekaj, no chcę zobaczyć, co tutaj. No o Jezus, kolejny szabrownik. No ja nie wiem, jakim mówisz zejściu w dół. Jak wchodziliśmy do tego pomieszczenia, to pierwszy budynek taki jest po lewej stronie. No to jestem teraz na dachu chyba tego budynku. To co? No to właśnie tu. I takie zejście na dół tam, tak? No. To co, lepiej tam? No bo ja tam dalej poszłam, gdzie my mamy iść, wiesz? I problem polega na tym, że tam już jest zeskok w dół taki do wody, że już się nie wrócisz. No dobra. Tutaj trzeba, widzę, rozwalić się tą... Tak, poszedłem tutaj. Granat. Granatem to trzeba rozpieprzyć w pizdu. No, co tu idziemy? Mam nadzieję, że warte to będzie. Wlazłem gdzieś do wody. Gdzie ty mówisz to granat? Boże, to jest duży sekret, naprawdę. Znaczy, cieszę się, ale myślałam, że coś takiego, wiesz, sensownego będzie. Tu jest jakiś list w ogóle, widzę, że leży. Podniesiesz go? Podniesiesz. To przeczytajmy ten list. I've been living in the surrounding forest. No, okej, okay. Żyję w dookoła, jakby otoczony lasami od lat. Tak jest łatwiej, daleko od armii, kwarantanny, zabijania. Okej, okay, no znowu o zabijaniu drugiego człowieka. Co było robione z tymi ciałami, że zostały rozbierane do naga i tak dalej. Generalnie, że ludzie są dzicy i tacy, i sracy, i władcy. Dobra, no to co? Teraz znowu, no jeszcze raz na drążki. No niestety. Będziemy kończyć, jak tam wyjdziemy, tak? Już. Na te drążki, to do tego tunelu chociaż chodź tam, nie? Wejdziemy do środka. Tak, czy nie? No znaczy, te drążki. Próbuję wyjść i te drążki, no, najpierw, no, czyli na, no, dach. No to jak wejdziesz na te drążki, na te... O Boże, tu gość czeka na nas. Jezus, no ale dajże, chłopie, wyjść. Nie, nie da. To jest obłęd. Zgięcie to już jest totalnie. Można było to zrobić niestety lepiej, ale zawaliłam. Myślę, że tak. Trudno. To jeszcze raz w takim razie. Bo tam jest taki tunel, wiesz, jak skoczysz tymi drążkami. I można by było już w ten tunel wleźć i właśnie tam mówię ci, że jest skok taki w dół, bardzo wysoki w dół do wody. I jakby, no, słabo by było wrócić. Raczej jest to niemożliwe, chyba że inną drogą po prostu, bo i tak musimy się dostać do jakby tych peryferii, prawda? No, 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 a ja dopiero byłem tylko na tych drzewach, więc nie było dalej, nie wiem, nigdzie. To też nie jest jakoś nie wiadomo gdzie. No ale tutaj czekaj, to jest jakaś blokada, to co, trzeba to zestrzelić, tak? No z granatnika ja to wziąłam. A, okej. Okay. Tylko zostań gdzieś tam w rogu, bo wiesz, że to jest wielkie boom. Boom szakalaka. Granatnika? No walnąłem, tak? To, a to nic nie działa. Ale to takie... No z granatnika. Ten granatnik wpada i musi się rozpieprzyć tam. No i dobra, to poczekam na ciebie ładnie. Bo nie wiem, o co chodzi. No masz tam takie zabarykadowane, nie? No takie... Co nie, to jest? Czekaj, co ty masz? Nie, poczekaj, co ty masz? Właśnie, gdzie ja mam ale iść? Poczekaj, gdzie jesteś? Wskoczyłeś na te drzewa, tak? No i masz, no, dobra, pochylnie. Jestem... A musisz skoczyć na pochylnie i ona zjeżdża na taką drabinkę. Takie pod ukosem, po prostu z tej drugiego bodajże drzewa trzeba wskoczyć tam... Przed siebie masz takie pochyłe, taką blaszane coś. A to ona to się tak, tego złapie? Tak, no rączkami i zacznie zjeżdżać. Bo ja w to strzelałem, nie, nie, nie. Wiesz? Myślałem, że to trzeba rozwalić. Nie, nie. To właśnie o to mi chodziło, myślałem, że to jest... A, ona się tego łapie, kurde. O, spadłem.
That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Death Sarah. And if you want, you can watch the entire playlist from this series here. See you around.